Witajcie moi mili, witam się z wami 8 marca, czyli w Dzień Kobiet. Ja przed chwilą dostałam tak piękny bukiet od mojego Mikusia. Nie wiem, czy kiedykolwiek taki ładny dostałam, bo w sumie zawsze dostawałam róże. A ten, no, zrobił na mnie wrażenie, powiem w ten sposób. No, przepiękny jest. Są goździki, różyczki, jakieś inne różne rzeczy, których nazw nie znam. W każdym razie pięknie pachną, pięknie wyglądają i no... Nie spodziewałam się takiego podarunku. Miałam sobie w ogóle dzisiaj kupić wazon, bo tak jak widzicie, ten wazon jest trochę za wysoki na te kwiaty. Ale mówię, nie wiem, jakie kwiaty dostanę. W ogóle czy dostanę, no nie wiem, może mi się coś w głowie, wiecie, pozmienia. I stwierdzi, że jednak nie kupuję kwiatów, co jest mało prawdopodobne, ale wiecie, zawsze może być taki scenariusz. Bardzo by mi było przykro wtedy, jakbym sobie kupiła wazon, a nie miałabym kwiatów, więc... więc najpierw kwiatki, potem wazon. Ale tak myślę, może zostawię w tym. W każdym razie są przepiękne i cieszę się jak dziecko. Piękne są. Woda jest dzisiaj przepiękna, więc może z tego skorzystamy i pójdziemy na jakiś spacerek. Idziemy też wieczorem do kina na film. Może jak on się nazywał? Zapomniałam i teraz sobie nie przypomnę, ale wiecie, wszyscy wstawiają go na Instagram, jakaś komedia romantyczna. Więc podejrzewam, że możecie wiedzieć, o co chodzi, ja wam potem napiszę, bo naprawdę nie pamiętam, jak ten film się nazywa. W każdym razie byłam już rano w cukierni, no bo sobie pomyślałam, może kupię nam coś słodkiego z okazji tego dnia. I chciałam kupić taką pistacjową tartę na takim czekoladowym, kruchym spodzie. I ja ostatnio byłam tutaj u koleżanki w Kaliszu i po prostu, no rewelacja, to było takie pyszne. I mówię, no kupię nam to, bo Mikusiowi też będzie smakować. No oczywiście wiele bab wpadło na ten pomysł, że pójdą do cukierni wtedy, kiedy ich faceci stoją w kwieciarni. Więc kolejka była spora, a tarta była jedna. No i wiecie, ja sobie stanęłam w tej kolejce i patrzę cały czas do tej lodówki, czy ta tarta jeszcze stoi. Oczywiście poczekałam sobie z 15 minut w tej kolejce i pani przede mną... No tak musiało się wydarzyć. No, rozładował mi się aparat, zdążyło mi zajść słońce, ale kontynuując moją myśl, no myślałam, że będę strzelać do tej pani. Natomiast poszłam sobie do Dillsa i kupiłam nam chipcie. A chipcie są równie pyszne, także super. No i zdążył wrócić Miki i mój drugi prezent na Dzień Kobiet. Sobie zażyczyłam czajnik, moi drodzy, czajnik. Jak ładny jest kadr w ogóle? Myślę, że tak. Generalnie otwieranie paczek ostatnio na vlogach mi nie idzie. Nowy czajnik. To jest taki, wiecie, bajer, że tutaj się wyświetla temperaturę i można sobie ustawić czy do ciepłego mleka, czy do herbatki. No generalnie można sobie ustawić temperaturę. Niby to żaden bajer, ale ja nigdy czegoś takiego nie miałam, więc mega się jaram. Także no, upgrade czajnika zrobiony. Także udało mi się z okazji święta, jakim jest Dzień Kobiet, namówić mojego mężczyznę na to, żeby poszedł ze mną na komedię romantyczną. Żaden inny dzień obawiam się, że mogłabym go nie namówić na taką aktywność. Ale się udało i mam nadzieję, że też wydasz po tym filmie pozytywną opinię na jego temat. Nie? Tak. O tak. Także... Ja bardzo chętnie, ale na komedię romantyczną to tak... No ale... Pozwolę sobie Mikuju coś nagrać szybko, dobrze? Dobrze. Zapomnieliśmy wam wydać opinię na temat tego filmu i był taki... Wiecie, jakie są komedie romantyczne? Są takie miłe, że jak wychodzicie, to jesteście tacy cali w skowronkach i taki właśnie był ten film. Ogólnie, a tobie jak się podobał, bo ty jesteś tutaj większym krytykiem? No, no bo w miarę, jak na komedię romantyczną, za czym nie przypadam. To spoko. No, więc był spoko i ja się... Aha, i ostatnio cały czas na TikToku i na Instagramie była na topie taka piosenka Unwritten i właśnie ja się zastanawiałam, czemu nagle ludzie jej słuchają, bo ona jest mega stara, nawet nie wiem, z którego ona jest roku, ale... Stara jest. 14 lat temu było na YouTubie dodane. Już sprawdzałaś? Nie, no jak odpalałem. No, 14 lat temu ta piosenka została dodana i kiedyś była mega sławna. A teraz tak wróciła i zastanawiałam dlaczego, a to się okazało właśnie, że to jest kultowa piosenka z tego filmu. I nie mówiłam wam, jak się nazywał ten film, ale pewnie już wiecie. Tylko nie ty. Tak. I naprawdę był spoko. A teraz jedziemy na spacer z pieskiem weekendowy. Już jakiś czas temu byliśmy, bo tu chodzi o pieski ze schroniska oczywiście. Swojego nie mamy,
Jeszcze. I jakiś czas temu byliśmy na spacerku z pieskiem ze schroniska w Kaliszu i teraz to zobaczycie, bo nie dodałam nóg tego nigdzie, a no słuchajcie, jakby na maksa. Ciekawe, jaki dzisiaj będzie piesek. Na spacerek dziś? Jaki słodki. To jest młody chyba. Chyba tak, jest data. Chyba 19. No. W typie husky. Lesi. Dziewczynka. Chciałbyś tego, co? Bardzo ciekawe, to jest armia kotków. I one wszystkie chcą ze mną rozmawiać. Miau. Nie, co tak na mnie patrzysz? Jaki jestem ojeny, jaki piękny. Niestety nie mogę... Cześć. Niestety nie mogę dotykać, bo Miki ma alergię, więc on tutaj to w ogóle nie może wchodzić. Ojejku! Harvey! Mam przyjaciela. Co? Nie, bo to się boi piesek. Aha, piesek się boi, to jest zawracane. Ale do twarzy ci z pieskiem. Ślicznie. Słuchajcie, pierwsza kupa pieska posprzątana. Miki jak zobaczył, co się dzieje, to powiedział: o Jezu, jak dobrze, że ty jesteś. No to twoja rola. Ja poczułam się jak pieska. Matka już. Tylko problem polega na tym, że... Jestem Harvey, mam miękki stolec. Właśnie tak. Wiedziałam, jak to powiedzieć z klasą, no ale po prostu... No... No ludzka rzecz, tak? Pieska rzecz w zasadzie. No takie, taka kolej rzeczy. Jak się ma pieska, trzeba po nim sprzątać. Nieważne, jaką niespodziankę zrobi. Prawda? No jakby ci taką wodę puścił typową. No to wtedy już nie masz tego, jak posprzątać, no. Niech się wolno. No właśnie. Nic. Nie chcę. Miło było cię poznać. O, fajnie. Harvey? Spragniony. Kupiliśmy taką wielką torbę karmy. I schronisko w Kaliszu też udostępnia informacje, jaka to karma ma być i w ogóle co jeszcze można przynosić. Także jeżeli nie macie co robić w niedzielę, bo to się odbywa tylko w niedzielę, to przyjdźcie i wyjdźcie z piskiem na spacer. Patrzcie, jakiego dzisiaj mamy fajnego koleżkę. Amstafa. No, nie spodziewaliśmy się takiego towarzysza. Spójrz się dla widza. Piękny. A no i w ogóle jest to mega spoko sprawa, że można sobie przyjść do schroniska, zostawić swoje dane i wyprowadzić pieska na spacer. Bo na przykład w Poznaniu nigdy nie słyszałam, żeby była taka możliwość i sprawdzam, nie ma, więc słabo. Spacerki są super. Jezus Maria, oczywiście mówiłam coś do was i tego nie nagrałam, nie? No typowa sprawa. Nie! Jezus! Właśnie. Czy ja mogę powiedzieć, co to zrobiłeś właśnie? Ja nic nie zrobiłem. Właśnie. No to on wyleciał mi pod samochód, to co miałem zrobić, no? Nie wiem, czy nawet dwa nie były. No chyba były dwa. A bo i chyba im jedzenie rzucali na ulicę. No to zajebiście, no. Nie wiem, kto tak robi, ale... Chmarek. Dobrze, wracając do tematu. Dobra, nie, muszę ochłonąć. Wróciliśmy już do domku, patrzcie, to jest ten nasz piesek. No był mega słodki i w ogóle zobaczcie, jakie piękne pieski są do adopcji w Kaliszu. Jezu, no ten słodziak na maksa. Także, moi drodzy, nie kupujcie, tylko adoptujcie, bo po prostu, no, to łapie za serce. No, no, no sami spójrzcie, no. Na obiad jedliśmy rosołek, a teraz robię nam kolację i to jest najlepszy pomysł na szybką kolację. Mam makaron włoski, taką fajną pastę, ona jest taka paprykowa chyba? Chyba paprykowa, w każdym razie jest ostra i mega dobra, tak samo ta zielona, to jest coś a la pesto. No ale dzisiaj używam tej, bo mój Miki jest... fanem ostrego, więc ostra pasta i to wjedzie dobrze z kurczaczkiem i chyba dorzucę do tego jeszcze papryczki ze słoika, takie też ostre. No a sobie ugotuję trochę też makaronu i dodam tą pastę truflową. No to jest po prostu najszybszy i najlepszy obiad, kocham to nad życie. Może wiecie lub nie, ale trufle to jest moja wielka miłość i wszystko co truflowe jest
moje. Tak się prezentuje efekt końcowy. A my sobie oglądamy Dżentelmenów na Netflixie. I w ogóle nie wiem, czy tak jest, ale jeden z aktorów to jest chyba ten, który grał tego dziada z łopatą w Kevinie samym w domu. No właśnie, sadzą. On był stary 30 lat temu. Tak? No właśnie, dlatego się zastanawiam, czy to jest możliwe. No, musiał być nieśmiertelny. Ale sprawdzę to, sprawdzę to. Witajcie o poranku. Wróciłam sobie właśnie z porannego spacerku. Na dowód, proszę bardzo, zawsze coś. I zrobiłam sobie właśnie śniadanko i chciałabym wam zdradzić protipa na jogurt. Bo ja osobiście kocham jeść na śniadanie jogurt i w zeszłym roku odkryłam składnik, który sprawia, że ten jogurt jest taki... A zresztą pokażę wam. Daję jogurt naturalny i do niego dodaję trochę odżywki białkowej i lnu mielonego. O, widzicie? I warto zostawić to na chwilę przed zjedzeniem, bo on się wtedy tak fajnie sklei. Dzięki temu jest taki mega, wiecie, zapychający. I no ja się taką miseczką, ona nie jest duża, ale ja się nią najadam fest. To jest w ogóle przepyszne i dużo owocków, dzisiaj akurat same truskawki. Ja kupuję ten len w Rossmanie, bo nie wiem, nie widziałam nigdy w marketach, żeby on był. Dodaję do koktajli, do jogurtu, dodaję do różnych rzeczy, żeby to było właśnie takie bardziej gęste, bardziej pożywne. I to serio działa, samo zdrowie i pyszka. Więc mega polecajka dla was, moi mili. No, jogurcik z owocami. Mniam. Moje kwiatuszki cały czas wyglądają pięknie, co mnie niezmiernie cieszy. A ja wybieram się na zakupy spożywcze, więc żegnam się z wami, dziękuję, że byliście i zapraszam do kolejnego filmu. A no i oczywiście to wbijajcie na mój Instagram, tak, żeby być na bieżąco. Pa!